W związku z koronawirusem przede wszystkim ogłosiliśmy dzisiaj u nas na stronie i w mediach na stronie Urzędu Miasta, aby ograniczyć przyjścia e, mieszkańców i naszych lokatorów, e, naszych zasobów e, do biur e, przedsiębiorstwa komunalnego. E, prosimy, aby wszystkie informacje i, i m, zapytania kierować drogą telefoniczną bądź mailową. E, natomiast jeżeli chodzi o kwestie worków e, i naklejek, proszę zgłaszać telefonicznie do zakładu oczyszczania miasta. My jednego bądź w jeden dzień tygodnia, bądź dwa, dni tygo dwa razy w tygodniu będziemy rozwozić każdemu e, do domu, e, do skrzynki bądź e, przy posesji będą zostawione, żeby jak najbardziej ograniczyć te wizyty, wychodzenie z domu i wizyty tutaj u nas e, w przedsiębiorstwie. E, również w ZGM są w zakładzie gospodarki mieszkaniowej na ulicy Kosynierów są wprowadzone. E, Ograniczenia. Prosimy, aby lokatorzy załatwiali swoje sprawy telefonicznie, mailowo. Jeżeli ktoś już musi naprawdę przyjść, to będzie w osobnym pomieszczeniu, taka osoba obsługiwana. Nadal pracujemy w normalnych godzinach. Tak jak zwykle, wszyscy jesteśmy tutaj do dyspozycji państwa. Niemniej jednak z uwagi na realne zagrożenie, prosimy o ograniczenie tego kontaktu. Wszystkie numery telefonu, adresy mailowe znajdziecie Państwo u nas na stronie internetowej www.p.kasiera.pl na stronie Urzędu Miasta, że zapraszamy do kontaktu tą drogą. Również zastanawiamy się nad ym, wstrzymaniem handlu na naszym targowisku przy ulicy y, targowej. W dniu jutrzejszym y, targowisko najprawdopodobniej się odbędzie, natomiast od przyszłego tygodnia, y, jeżeli tylko będzie zwiększała się ta liczba zachorowań i y, cała sytuacja no, na pewno będzie ulegała pogorszeniu w, w całej Polsce, ten handel będzie wstrzymany do odwołania.